Dragstera. Co? Gdzie masz Dragstera? Mówiłeś, że kład w odstawkę idzie. Dragster rozebrany na części. No widziałem właśnie, widziałem. Plastiki zawiezione do spawania. Spawania, malować będziemy. W przyszłym tygodniu malujemy, bo miesiąc czasu za malowanie byśmy czekali. A to były popękane czy się wyjebały? Nie, popękane były. Popękane. Lat, nawet lepiej niż 20. No to jest 2000 rocznik. No to 22 ale lata dużych ma. Dużych elementów nie ma, po z matowiny podkład się da. No tak samo. Dajesz? No, zamarzenie mam. Ej, wiesz co mi się by podobało? Tą ramę, jak masz taką niebieską, jest no. Fajnie niebieski, nie? To no. Kolor taki kurwa candy, taki róż fiolet, tak by pasowało do tego, kurwa. Nie? To nie jest. GPZ 500, od motocykla jest pakowane. Aha. A to jest Chińczyk, nie? To jest EGR, no. To jest EGR, Mad Max. To była 250. To GPZ-a czasami nie stało u Artura wtedy, co oglądaliśmy, ten stary z tymi kwadratowymi lampami? W tym garażu u niego, tam na zewnątrz, co stały też ten litr, tam chyba GPZ-a stała. Z tą kwadratową lampą z przodu. No może, ten taki no. Dziadek. No. Tu są też takie jak CB500, nie? No tu CB500 jest dużo lepsze, bo kręci od dołu, nie? A to nie kręci od dołu. No, porównywalnie mocą jest, ale... CB500 bym nie powiedział, że od dołu kręci. Ale nie, no w porównaniu do tego to jest duża różnica, nie? CB500 cały czas na wysokich obrotach i ci zejdzie w dół, to... No to tak, ale CB500 lepiej się skręca na te obroty. A z daleka wygląda jak KTM. Trochę tak. Pomarańczowy. No. Znaczy nie, ta lampa też Born coś takiego chyba ma, Jarek, nie? No, podobne. Coś takiego. No. Wiesz, o, bumpera byś zamówił. I grabara. O, widzę, że tu klientów to jest od cholery. Ale macie opony nabombane powietrzem. Ale on mówi, że jest 0,9 bar, a są tak kurwa... 0,6 tu daj, co najmniej. No. Ale balonki, nie? Kurwa. A jak tu wchodzi? Elegancko. Ale opony z przodu masz szosowe. No, bo on był na szosowe kupiony. Aha, aha. To jest jak Tomka, ten laki stary też często szosowe wchodziły, nie? Tak, dokładnie. Nie, bo Niemcy... A patrz, masz ty dubeltowo tu. Dwie, no bo oryginalnie dwie były, a nie wiem, kolega nie chciał tego przerabiać. Ale ładnie to zrobiłeś te harmoniki doloty. Piquacento 900, bo tylko pasowało od tego oryginalnie. Aha. Ale zrobione jest. Teraz będzie odcinek na YouTubie, kurwa, słaby, teraz fajne, kurwa, i pieniądze będą robione. Dużo było roboty przy ramie, żeby wsadzić? Czy tylko stelaże do... Mocowanie, bo jest wszystkie powycinanie. Tu jedna jest... Rurka jest ucięta, żeby w razie W można było dekiel ściągnąć do regulacji zaworów albo coś takiego, nie? Jak się dziwię, że wiara... Zegar masz jakiś? No jest. Jest, ty, zobacz, ty. Nie robią gotowy lepszy niż twój. To jest Chińczyk, nie? No, ale ładny. Cerber ma podobny w tym jednym, nie? I siedzenie podobne też do Lucky Stara, coś gaz, też takie manetry, szerokie. No, żeby nie przekładać za dużo, bo to też było... No to wszystko sam robię, ja sam zastosowałem. Kolega, sam robiłeś wszystko? Tak, wszystko sam robiłem, tylko kolega mi mocowania spawał, nie? Bo aha. Tam zobacz tam jak przodu, nie? Jaka jest różnica między naszymi kładami a tym, zobacz, spożnie wielkość i te wszystkie elementy, jakie to jest malutkie, jak w Kaje, nie? 180. No, bo to początkowo jaka pojemność była? 250. A no widzisz, no bo to jest 250, czyli coś jak Kaje, nie? To co ty się dziwisz? Ale chociaż zobacz, lepszy niż Lucky Star, bo są kalamitki do smarowania. Tak, także na jedna z tyłu, bo w tyłu jest na kiwaku już, nie? Amor, to nawet na kiwaku też jest kalamitki. No ma kalamitki. Bo początkowo miało być Lucky Star, jak miałem, ale szczerze mówiąc, miałem kupić za 11 Lucky Stara i później ładować jakiegoś swapa, no to wyszło mi taniej to. No to a ile to ci wyszło z zakupem kłada i... Zakłada dałem 6,5, a całe moto sprawne. Tą GPZ-tę całą sprawniutką kupiłem za 1200 zł. O. A za samego swapa, za sam silnik z kablami, z instalacją, żeby zrobić swapa, to chcieli 2,5. Ale tak udało mi się moto całe kupić. Po prostu właściciel nie wiedział, co jest w nim nie tak, bo on odpalał, chwilę pochodził gaz, albo w ogóle nie odpalał. No co, i tak wziąłem go od niego, bo tam trochę się z mechanice tam się bawię. No no dobra, wezmę to, ja w razie co to się tam pogrzebie. Się okazało, że robił niby, czyścił gaźnik i miał podniesione bagi, opuścił bagi, przyciął wężyki od paliwa. Przyciął wężyki? Przyciął wężyki od paliwa, to przeginał. No, poprzeginał, nie dostawał paliwa. Nie dostawał tyle. Się tam dostało i odpalił, to czyli fartem?
Tak. Czyli i, razem cię wyniosło to niecałą, ile? 8,5? Tysiąca? No powiedzmy tam, bo jeszcze to jest jakieś tam... Pierdoły z dziewiątkę, no to z dziewiątkę, 9-10 trzeba liczyć, bo to tam licznik, takie duperela. A zębatę dużą wsadziłeś do przodu. Ile, 15 jest? Zębatka z przodu jest oryginalnie, nie? Od GPZ-y była. A termometr pod co podpiąłeś? Pod silnik jest podpięty. Pod świecę czy gdzie? Nie, pod na deklu jest tylko przykręcone. A ty go chłodzisz teraz? Tak. Co się grzeje mocno? No to jest chłodzone powietrze. Nie, jest. Jest. A chłodnica też? No tu jest. Ja tak sobie myślałem, że do tego Italjeta jeszcze wentylator założyć. Filmujemy Kawasaki. Maneta jest. Widziałem. Co do przerabiania? Nagraj mnie z kasku. Przedni jest taki, bo masz osobne hamulce, nie? Przedni jest tylko na przednie koło, a tylny jest w lustrze. Aha, no tak. Siema. Lubię. Skręca się wysoko. Jedynkę długą ma strasznie. Zwrotny strasznie jest. Na dwa boczne idzie. Ale dźwięk ma naprawdę mega. Ładnie to chodzi. Dystansem mu jeszcze tylko wlepić. Yes.
mega dźwięk po prostu. A jedynka taka długa? No bo to motocykl, nie? No to wiadomo. A jeszcze jakby mu nie odcięło, nie? No bo on go odcina go przy 8000, a no nie powinien. Trochę mi tutaj odcięło, no, dopiero, no, no, nie? No, no, no. Mega. Jak przyspiesza? No. Na podjazdy to jedynka, dwójki nie masz co zapinać. A czy tu na ten zapinam dwójkę? A to z rozpędu pewnie. No, delikatnego rozpędu z dwójkę. Ale jest jaki dźwięk, nie? Jak dochodzi do tych wysokich obrotów. Wszystko w oryginale, wyjdek jest z oryginał, nie? Tylko dystanse bym założył. Tak, no będą dystanse, ale to jeszcze. Bo jest taki trochę gibotliwy, no, nie? No, widać jak jechałeś. Oskar, da się golnąć? Czym? Ty chyba. Postawiłem mu na bocznych i już nie chcę dawać. Ale opanowałem. Nie no, mega, powiem ci, naprawdę, fajnie. Za tę kasę, nie? No. Jeszcze z papierami. No. No. Już prowadzony, nie? Ale... A V-Max idę? Tak na... Nie patrzyłem, bo czujnik prędkości nie pokazuje. No widziałem. To z telefonu sobie wpisać w kieszeń. No to patrzyłem, to tak patrzyłem w kieszeń, to miałem 100, nie? A to tak na spokojnie. Aha. A na co to jest zarejestrowane? Czterokołowiec inny. A, samochód. Czyli samochód, no. Czyli na dwie osoby? Tak, dwie osoby, no. Teoretycznie na przeglądzie facet mi mówił, że bez kasku mogę jeździć, nie? No, ale to trzeba być. No, nie? Ale to trzeba być naprawdę. Czy jedynie jakbyś gdzieś po osiedlu wyjechał, no, do sklepu, to, i dokładnie. Byś jechał 30 na godzinę i by cię trzasnęli, to wtedy takiego wała im, nie? No, ale nie, ja zawsze cały czas bez kasku. Pięknie. To bardziej bez tych dystansów, nie? No, jest. Chcesz Kuba się przejechać? To już mogę. No to dawaj. Może Kuba? Może, niech się przejedzie. Tylko uważaj, bo nie ma dystansu. No. Byś nie wyglebił, chociaż. A jakie tu biegi są? Tak jak w Raptorze. Kuba, dwójkę zapiął już. Nie? Jak to jedzie? Uważaj na kolejne. No. Tak. Hamulce sobie wyczuj. Co? Hamulce wyczuj, bo ma słabe.
Jak, Kuba? Fajny bardzo, zakręty, wchodzi dobrze. Przyspieszenie jak? Dobre. Dźwięk? Fajny. Jak Kawasaki? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.